Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Trwa ofensywa dyplomatyczna Andrzeja Dudy. Dziś prezydent Polski spotka się z królem Karolem III, a wieczorem weźmie udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Podczas spotkania dojdzie do rozmowy prezydenta Polski z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Dziś prezydent Andrzej Duda spotka się z królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Karolem III. Wieczorem uda się do Monachium, gdzie rozpocznie się monachijska konferencja bezpieczeństwa. Tam dojdzie do spotkania w formule Trójkąta Weimarskiego. Andrzej Duda ma rozmawiać z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Prawdopodobnie chodzi o namawianie przywódców zachodnioeuropejskich do tego, żeby poza deklaracjami przeszli do czynów, czyli w większym stopniu wspierali Ukrainę, jeśli chodzi o uzbrojenie. Bo to jest absolutnie kluczowa sprawa z punktu widzenia wyników tej wojny. A szanse na to, aby zarówno Francja, jak i Niemcy zmieniły swoją strategię, nie są zbyt optymistyczne, mówił politolog Tomasz Grosse. Niemcy wyślą Leopardy na Ukrainę prawdopodobnie dopiero latem. Pomoc wojskowa jest potrzebna w tej chwili Ukrainie, która za chwilę dosłownie będzie musiała odeprzeć bardzo poważną ofensywę rosyjską, a później na wiosnę, czyli nie latem, ale na wiosnę szykować się do kontruderzenia. W związku z tym tutaj chodzi o to, żeby nasi sojusznicy zachodnioeuropejscy przestali mydlić oczy, mówiąc krótko, swoimi pięknymi obietnicami, zaczęli w końcu je realizować. Najbliższe dni obfitują spotkania polskiego prezydenta z międzynarodowymi przywódcami. Wcześniej Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz z premierem Wielkiej Brytanii. Jak mówi politolog profesor Tomasz Grosse, polski prezydent stara się, żeby decyzje, które zostaną podjęte podczas szczytu NATO w Wilnie, były jak najbardziej korzystne dla Polski i dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby większe zasoby sił zbrojnych albo uzbrojenia na stałe były rozmieszczone w krajach wschodniej flanki NATO, lub żeby te parametry gotowości przyjścia sojuszników w razie ewentualnej wojny na ratunek zaatakowanym krajom wschodniej flanki NATO były jak najkrótsze. I w związku z tym tutaj prawdopodobnie prezydent dąży do takich decyzji, które jakby poprawią nasze bezpieczeństwo i zwiększą tym samym ten mechanizm odstraszania potencjalnego agresora, którym, jak wiemy, jest Federacja Rosyjska. O bezpieczeństwie Andrzej Duda ma rozmawiać także z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Joe Biden będzie w Polsce od poniedziałku. Bojkot jest najmocniejszą z kart, którą posiadamy w talii, mówił minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Taka decyzja nie została jeszcze podjęta. Większość państw jest za wykluczeniem rosyjskich i białoruskich sportowców z przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Poza trzema głosami, jednym wyraźnie popierającym stanowisko MKOL-u, to był głos grecki, i dwoma takimi, które sugerowały, że należy pozyskać więcej informacji od MKOL-u na temat technicznego wymiaru tej potencjalnej neutralności sportowców rosyjskich i białoruskich. Pod koniec stycznia Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapowiedział, że Rosjanie i Białorusini mają być dopuszczeni do zmagań pod neutralną flagą. Większość państw nie widzi możliwości rywalizacji ze sportowcami z Rosji i Białorusi. Nie wykluczają nawet bojkotu igrzysk. Na razie taka decyzja jeszcze nie zapadła. Jako Polacy mówimy, że musimy być potencjalnie gotowi na użycie tego argumentu, na rozważanie takiego scenariusza. Nie możemy go już teraz wykluczyć, ale to tylko w sytuacji, kiedy wszelkie wcześniejsze ruchy, wcześniejsze próby perswazji, rozmów czy propozycje kompromisowe, bo i z taką wystąpiliśmy jako Polska, nie spotkają się z akceptacją MKOL-u. Polska zaproponowała, by sportowcy z rosyjskim czy białoruskim paszportem mogli występować w imprezach sportowych pod flagą uchodźców. Jednak tylko tacy sportowcy, którzy w sposób wyraźny sprzeciwiają się reżimowi Putina i Łukaszenki.
A teraz ważna informacja dla seniorów. W tym roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS. M-legitymację będzie można przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym, na przykład smartfonie. Mobilna legitymacja działa tak samo jak tradycyjny dokument. W styczniu i kolejnych miesiącach emeryci i renciści otrzymają elektroniczną wersję legitymacji ZUS. Każdy emeryt, który od stycznia tego roku przejdzie na emeryturę, od razu będzie mógł pobrać sobie w aplikacji M-Obywatel taką elektroniczną formę legitymacji. Mówi Marlena Nowicka, rzecznik Wielkopolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które mają już legitymację w formie plastikowej karty, będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu, tradycyjnej karty i M-legitymacji. M-legitymacja działa tak samo jak tradycyjny dokument, czyli każda osoba, która okaże M-legitymację na swoim smartfonie, będzie mogła pokazać swoje uprawnienia do wszelkiego rodzaju świadczeń zdrowotnych. Tłumaczy Katarzyna Miszczak z Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim. Przypomnijmy, M-legitymacja upoważnia do zniżek na leki, bilety autobusowe. Zwalnia też z części opłat podczas rehabilitacji. Osoby, które zamiast M-legitymacji wolą otrzymać tradycyjną legitymację w wersji plastikowej, muszą złożyć specjalny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brak samochodów spalinowych, podróż samolotem raz na 2 lata i racjonowanie żywności. Brzmi jak scenariusz do filmu fantazji. W rzeczywistości to plany ekologicznych ideologów. Pierwszy z postulatów wejdzie w życie już za 12 lat. Parlament Europejski przegłosował zakaz rejestrowania i sprzedaży nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku. Chodzi zarówno o auta osobowe, jak i dostawcze. Rewolucja przemysłowa ma miejsce, czy nam się to podoba, czy nie. Musimy odbudować nasz przemysł w oparciu o przyszłość, a przemysł samochodowy może temu przewodzić, jeśli dziś zagłosujecie za tą propozycją. Mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zielona rewolucja budzi jednak sporo wątpliwości i pytań. Obecnie za najtańsze auto elektryczne na rynku trzeba zapłacić 90 tysięcy złotych, a baterie nie są wieczne i po kilku latach tracą swoje właściwości. Stąd pytanie o rzeczywiste powody unijnej rewolucji w motoryzacji. Jeśli ktoś zainwestuje w przemysł związany z elektrycznymi samochodami, to z pewnością wkrótce bardzo dobrze zarobi, ponieważ ideologowie w Europie każą mu kupować tylko i wyłącznie takie samochody. Analizuje socjolog Mirosław Boruta-Krakowski. Decyzję Europarlamentu musi zatwierdzić jeszcze Rada Europejska, czyli szefowie rządów wszystkich państw członkowskich. Nowym regulacjom sprzeciwiają się politycy Solidarnej Polski. Poseł Tadeusz Cymański przekonuje, że uderzą one w najbiedniejszych. Ludzie jeżdżą samochodami takimi, na jakie ich stać. I tutaj widzimy bardzo jaskrawy sposób, że dla tych ludzi to jest ograniczenie, to jest, można powiedzieć, wykluczenie. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedział interwencję w TSUE. Ponieważ ten akt prawny jest elementem pakietu Fit for 55, który znacząco wpływa na suwerenność energetyczną państwa członkowskiego. Według przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki winę za to ponoszą rządzący. Decyzje polityczne zapadają na szczeblu rządowym i rząd premiera Morawieckiego zgodził się właśnie na tego typu działania, na osiągnięcie celu klimatycznego. W grudniu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki zgodził się na ograniczenie redukcji gazów cieplarnianych w całej Unii do 55% do 2030 roku. Zgodę wyraziły wówczas wszystkie państwa wspólnoty. Unia chce osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2050 roku. Do ograniczenia emisji dwutlenku węgla dążą także największe miasta na świecie. Warszawa należy do formatu C40. Grupa zaleca mieszkańcom miast radykalne ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań i przemieszczania się. Zalecenia są próbą ingerencji w podstawowe prawa człowieka, uważa politolog Marcin Drewa. Nakazujących państwom określone zachowania, określony sposób życia. Forsowanie wątpliwych rozwiązań dzieli polską scenę polityczną. Nie urządzajmy ludziom świata wbrew ich woli. To też jest tak, że nasze społeczeństwo się zmienia i te rzeczy się dzieją trochę już z automatu. Póki co od 1 lipca 2024 roku do centrum Warszawy nie wjadą pojazdy z napędem diesla starsze niż 18 lat oraz auta benzynowe starsze niż 27 lat. Z biegiem
czasu normy jeszcze bardziej się zaostrzą. Trzeba znaleźć alternatywę dla warszawiaków, mówi przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy Dariusz Figura. Takie ruchy rzeczywiście troszeczkę rozumiemy, ale z drugiej strony że rzeczywiście budzą kontrowersje i brak jest tutaj zachęt dla mieszkańców Warszawy. No to rzeczywiście rozbudowa transportu publicznego. Po Krakowie i Wrocławiu Warszawa jest trzecim miastem w Polsce, które wprowadzi strefę czystego transportu. I przenosimy się za granicę. Francuzi po raz piąty wyszli na ulicę. Protestują w sprawie planowanego podwyższenia wieku emerytalnego. W styczniu bieżącego roku premier Francji ogłosiła plan podniesienia wieku emerytalnego. Chciałabym podkreślić, że przy wieku emerytalnym, który w 2030 roku wyniesie 64 lata, po 43 latach składkowych osiągniemy nasz cel. Nasz system emerytalny będzie wtedy w równowadze. Te słowa wywołały falę negatywnych komentarzy. Reformie emerytalnej sprzeciwiają się Francuzi. To niedopuszczalne. Rządzący pociągają za sznurki zbyt mocno, jeśli mogę tak powiedzieć. Posuwają się za daleko. Emerytura najpierw w wieku 60 lat, potem 62, a teraz w wieku 64 lat, mając 43 lata opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. To oznacza, że większość ludzi nie będzie mogła nawet przejść na emeryturę w wieku 64 lat i będzie musiała czekać jeszcze dłużej. Dlatego Francuzi kolejny raz wyszli na ulicę. Według danych policji wczoraj w Paryżu protestowało 37 tysięcy osób. W całej Francji na ulicę wyszło ponad 1 000 000 osób. Demonstracje spowodowały utrudnienia w komunikacji. Odwołano część lotów z paryskiego lotniska. Najbardziej ucierpiał transport. Protesty rozpoczęły się także w Bastylii, gdzie znajduje się moje biuro, więc musimy pracować z domu. Związki zawodowe zapowiadają, że to nie koniec. 7 marca planowany jest kolejny strajk. Reforma emerytalna podzieliła również francuskich parlamentarzystów. Wzajemne oskarżenia i przekrzykiwanie. Tak wyglądała debata w parlamencie na początku lutego. Jesteśmy tutaj po latach debat, owocnych miesiącach konsultacji i jasnych prezydenckich obietnicach. Szanowni koledzy, to nie jest sala wykładowa ani protest. To jest Zgromadzenie Narodowe. Obecnie debatuje Zgromadzenie Narodowe. Rząd, by przekonać do swoich propozycji polityków innych opcji, twierdzi, że alternatywą dla wydłużania wieku emerytalnego jest bankructwo całego systemu. Dziś projekt ma zostać odesłany do Senatu. W tym wydaniu to wszystko. Ponownie widzę się z Państwem za niecałe 2 godziny. Z Panem Bogiem. Nad przeważającym obszarem naszego kraju przewaga chmur. Jedynie na wschodzie i miejscami w centrum możliwe jest słońce. Karolina Gierat, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nad wybrzeżem i na Pomorzu lokalnie możliwe opady deszczu. Z biegiem dnia zjawiska pojawią się również na północnym wschodzie, na Warmii, Kujawach oraz częściowo na Mazowszu. W całym kraju temperatury dodatnie. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie i na Podlasiu do 12 w Zielonej Górze. Na Kujawach 7 stopni. Powieje południowo-zachodni słaby wiatr, który na wybrzeżu może być dość silny. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy z piątku na sobotę powieje silny wiatr. Nad morzem możliwy jest sztorm. W dzień zachmurzenie duże i umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie, a także na północy możliwe przebłyski słońca. Ciągłe opady deszczu i deszczu ze śniegiem będą przemieszczać się z zachodu na południe Polski. Opady pojawią się także w centrum. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Powieje silny zachodni wiatr, a ciśnienie zacznie spadać. Dobrego dnia!